Dziękuję. Proszę Państwa, ja, jak tu ktoś powiedział, uratuję nie tylko deser, ale na pewno drugie danie. Może część zupy również i tak się stanie. Proszę Państwa, 19 lutego 1473 roku urodził się Kopernik. I na początku tego roku w naszym Sejmie była debata z okazji właśnie 550. rocznicy tych urodzin. I jedna z posłanek, tutaj nie będę podawał nazwiska, odczytywała taki tekst, którego się wyraźnie nie nauczyła, bo w tekście nie było błędów, bo napisał to ktoś. Tam tych, które popełniła w tekście, na dwie strony było przynajmniej 6, a może i więcej. I taki bardzo znane sformułowanie, właściwie zniekształcone z tego tekstu, to było określenie dzieła Kopernika, które ona odczytała jako o obrotach sfer niemieckich. Nie muszę mówić, że to była posłanka Platformy Obywatelskiej, więc ja sobie pomyślałem, jak głęboko tkwi gdzieś w podświadomości i w którymś momencie to wychodzi. To jakby tutaj też w nawiązaniu do wystąpienia pana profesora, to takie poddańcze podporządkowanie. I wydaje mi się, że to jakby była też przyczyna, dlaczego można było zmienić w tekście w taki sposób, mimo że w tym tekście właśnie było napisane poprawnie. 19 lutego tego roku odbyła się pierwszy Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu, który niejako inicjował rozwój i powstanie Akademii Kopernikańskiej, która została powołana ustawowo z inicjatywy pana prezydenta i pana ministra Czarnka. Inicjatywa, która, powiedziałbym, w jakiś sposób nawiązuje do, w cudzysłowie, rewolucji kopernikańskiej. I tu rewolucji kopernikańskiej nie tylko w tym, może wydawałoby się dla wielu, obszarze, którym on się specjalizował jako astronom, ale okazuje się i wiemy, że był doskonałym również w obszarze medycyny, ekonomii, filozofii, teologii, prawda, i w prawie. I tutaj właśnie Akademia Kopernikańska postanowiła niejako skonstruować te obszary, uruchamiając takie izby. Izby o tych właśnie nazwach i o tych, dotyczące tych obszarów. Ja mam zaszczyt być właśnie członkiem jednej z izb, Izby Nauk Ekonomicznych. I w tych izbach zasiada w sumie 100 osób, z czego 50, w każdej izbie jest po 20 osób i w każdej izbie jest połowa naukowców spoza Polski, głównie, znaczy nie tylko może, ale ze Stanów Zjednoczonych, właściwie z każdego kontynentu i połowa naukowców z Polski. I tutaj wydaje się, że chodziłoby, mówiąc o tej rewolucji kopernikańskiej, w dobie, kiedy funkcjonujemy w świecie, gdzie uczelnie, uniwersytety są bardzo zideologizowane, gdzie właściwie redukuje się istotnie rola nauki w sensie niszczenia wolności debaty naukowej. I z tej perspektywy wydaje się, że ta akademia powinna, można by powiedzieć, trzeba by jej życzyć, żeby właśnie odegrała taką rolę pewnej renowacji, pewnego wpływu na właśnie otoczenie takiej renowacji tego właściwego funkcjonowania nauki, w szczególności jeśli chodzi właśnie o tą wolność debaty naukowej. I właśnie w Toruniu wtedy, 19 lutego, zostało takie podpisane memorandum z inicjatywy pana ministra Czarnka. Podpisy złożyli ministrowie edukacji i nauki chyba z 12 krajów. W większości, znaczy tutaj głównie to były kraje tutaj Trójmorza, Wielka Brytania,
i jeszcze z dwóch krajów państw zachodnich. Akcentem właśnie w tym takim, można by powiedzieć, też odezwie, akcentem była wolność debaty naukowej. I tutaj ja jestem przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Szumana i wydaje się, że ten wydźwięk relacyjny, jaki ma, czy powinna, czy może odegrać Akademia Kopernikańska, relacyjny w sensie budowania relacji ze światem nauki za granicą, w celu realizacji ważnych obszarów praktycznych implementacji w życiu społecznym i gospodarczym w Polsce. Mówię tu ten wydźwięk relacyjny, bo jak patrzymy na Kopernika, to proszę Państwa, no te wszystkie obszary, które wymieniłem, on właściwie był doskonały w każdym. To, co on akcentował, to, co też tutaj jakoś miało wydźwięk w wystąpieniu pana profesora, to właśnie pewna taka zgoda, potrzeba zgody narodu, unikania redukcji sporów, kłótni, chaosu wokół jednej wspólnej sprawy, tak? Wspólnej sprawy właśnie, którą to jest właśnie ojczyzna. I tutaj Kopernik właśnie akcentował, że oprócz tych, jakby odnosząc się do spraw ekonomicznych, właściwie wymienił jako istotny, kluczowy problem, który tę ekonomię może jakby jej efektywność redukować, to jest właśnie niezgoda. I tutaj między innymi takim przykładem tej niezgody w tamtym czasie no, było takie niszczenie jakości waluty, pieniądza, gdzie był taki okres, gdzie no, różne miasta mogły taką monetę, prawda, bić, emitować, co prowadziło oczywiście do inflacji, co prowadziło właśnie do poważnych problemów. One wynikały właśnie to, że każdy sobie uzurpował prawo do bicia takiej monety z pewnych egoizmów, z pewnych takich właśnie spraw, które... No, trochę mi się przypomina, panie profesorze, niedawno, rok temu czy dwa lata temu, była taka koalicja regionów czy miast, która właśnie jakby no, z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, która szła w kierunku właśnie, tam chyba było 20 punktów z tego co pamiętam, no jakiegoś odizolowania się, czyli całkowitego dystansowania się tych poszczególnych regionów od tak zwanej macierzy, czyli centrali, prawda? I dzisiaj można sobie wyobrazić, co takie czy inne miasta mogłyby uczynić bez właśnie budżetu centralnego, bez siły państwa, która właśnie w określonych sytuacjach czy kryzysów jest niezbędna, jest niezastąpiona. I tu właśnie Kopernik, można by powiedzieć, w takim kontekście funkcjonował w tych różnych wymiarach. I tutaj już kończąc, właśnie chciałem powiedzieć, że ta Akademia Kopernikańska, tutaj oczywiście Państwo, kto będzie chciał szczegółowo, może przeczytać ustawę o tej Akademii. Tam jest parę specyficznych i szczegółowych elementów. Natomiast powiedziałbym tak, że ta Akademia powinna, że tak powiem, realizować takie zadanie. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to wcale nie jest łatwe, żeby ten, można by powiedzieć, taki motyw budowania wspólnoty narodowej we współpracy, w relacjach z członkami wspólnoty międzynarodowej, czyli to, co mówił Szuman, czcigodny sługa Boży Robert Szuman już od ponad roku, wspólnota narodów Europy, nie superpaństwo, czyli wspólnota ma taki sens, że to jest zbiór elementów, gdzie każdy z elementem ma część wspólną, czyli relacje. Jeśli mówimy tutaj o wspólnocie ojczyzn tylko, to jest taki zbiór, gdzie nie ma między tymi elementami części wspólnej. Wcześniej czy później, kiedy te elementy nie mają części wspólnej, nie mają relacji,
dojdzie do jakiegoś rozdźwięku, rozłamu, a nawet wojen. Czyli wtedy w takim zbiorze, gdzie nie ma relacji, zaczynają urastać różne, zwiększać się interesy, egoizmy własne. I dlatego tutaj Kopernik już w tym czasie funkcjonował w jakimś takim myśleniu takiej wspólnoty, nie tylko narodowej, ale międzynarodowej, bo jego dzieło, to prawo Kopernika dotyczące waluty, zostało rozpowszechnione. Stało się takim właśnie istotnym elementem również dla funkcjonowania takiej wymiaru ekonomicznego wielu narodów. I warto jeszcze podkreślić rzecz solidaryzmu społeczno-gospodarczego. Tu on właśnie jest tym, powiedziałbym, systemem społecznym. Jeśli, prawda, mamy na liście system kapitalistyczny, feudalny, neoliberalny i tak dalej, to można by powiedzieć, są sprawy, które już nie mają przyszłości. Ale oczywiście są ci, którzy chcą je cały czas pielęgnować. Czyli one, te przeszłe systemy, właściwie miały charakter destrukcyjny, a system solidaryzmu społeczno-gospodarczego, o której właśnie już Kopernik w jakiś sposób go rysował, później w okresie międzywojennym Leopold Caro, Heinrich Pesch, prawda, to są tacy katolicy ekonomiści. I tutaj wydaje się, że w tym kontekście roli i misji Akademii Kopernikańskiej ona nie może, że tak powiem, ograniczyć się tylko do tych takich materialnych, substancjalnych czy typowych działań w zakresie nauki, badań naukowych, ale musi właśnie włączyć się z tą duszą, czy połączyć się z tą duszą myślenia wspólnotowego właśnie w wymiarze, czy też bazująca na koncepcji nowego systemu solidaryzmu społeczno-gospodarczego. Dziękuję bardzo.